uroki zająć. Powiedział, biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą. W stanie słyszę od ludzi, jak mówią, że się kłócili z Bogiem. Mieli do Niego pretensje, pytali Go, czemu tak, czemu inaczej. Często ludzie myślą, że to jest dobrze. Potem są też takie świadectwa, no tak, po tym wszystkim zupełnie zmieniła się moja relacja z Bogiem. Czasem się zastanawiam, czy to wszystko nie są po prostu rzeczy, które dzieją się w ludzkim umyśle. Bo wiecie, Bóg nie kłóci się z nikim. Nigdy. Amen. On nigdy nie broni swojej pozycji, ani też nigdy nie jakby naciska człowieka, aby człowiek przyjął jego zdanie. On jest Bogiem. To jest byt ostateczny, nieugięty, niezmienny, na którego nie można wpłynąć, aby zmienił zdanie. I jeśli on coś mówi, to to jest jak przyciąganie ziemskie. To jest prawo. To prawo, rozumiecie? To jest prawo. I sprzeczać się z Bogiem, to jest tak jak sprzeczać się z prawem. Rozumiecie? Sprawdź, czy mur jest twardy, uderzę głową. Sprawdź. Zderz się z prawem. Sprawdź, czy rzeczywiście jest tak, jak mówią, że ziemia przyciąga. Rzucę się z okna. Sprawdź. Rozumiesz? Nie ma możliwości ominięcia prawa. Jest napisane, biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą. Co to znaczy biada temu? Znaczy, że człowiek ten już w tym miejscu, jak zaczyna się spierać z jakimś prawem Bożym, już jest w problemie. On już ma problem. On tam nie przepchnie nic. Jemu się wydaje, że on coś przepchnie. Tam się nic nie przepchnie. Nic. Ani dla mnie, ani dla ciebie Bóg nigdy nie zrobi wyjątków. Bo On jest Bogiem. I jest napisane, że On nie może się zaprzeć swojego słowa. On nie ma takiej mocy, aby się zaprzeć swojego słowa. On nie posiada takich możliwości. I to jest tak jak kopać się z koniem. Rozumiesz? To jest coś w tym rodzaju. I to nie dlatego, że on jest zły i jeszcze raz mówię, broni swoich racji. On nie broni racji. To są jedyne i święte racje. Jedyne i święte. Rozumiecie? Niepodważalne. I może ktoś z was był lub jest w takiej sytuacji życiowej. Może się kopiesz z jakąś prawdą Bożą. Po prostu dzisiaj z tego pokutę. Po prostu powiedz, Boże, ja wiem, że to jest mój wymysł. Ja sobie to wymyśliłem. Wymyśliłem to sobie. Rozumiecie? Bo prawda Boża jest ponad wszystkim. Ponad wszystkim. Ojcze, my wywyższamy Ciebie za Twoją prawdę. Za to, że Twoja prawda jest nieugięta i niezmienna. I nie dlatego, Ojcze, aby w jakikolwiek sposób uszczuplać naszą wolność. Ale dlatego, że one są stworzone przed założeniem wszelkiego innego stworzenia. Ojcze, wywyższamy Cię. Ogłaszamy, że Twoje prawdy są niezmienne w nas i dla nas. Ojcze, ja chcę, żeby każdy wzrok jakiegokolwiek człowieka w Kościele, który gdzieś mógł walczyć z Twoją prawdą, odwrócił się teraz od tego miejsca. Ja chcę, żeby wzrok takiego człowieka skierował się na to, że jesteś Stwórcą, jedynym
wielkim, niepodzielnym i niepowtarzalnym. Chocota, Rilla, Rimoa, Massaka, Pe. La Baila, La Padre, de Kiedy, Gloria, La Jesus. Jezus! To jest imię. Stoisz na imieniu. Stoisz na imieniu. Chocota, Gloria, La Jesus. Pewien Jezusa i wartości swej, pewien światowy, światowy się. Yeah, go.
Hallelujah.
I już wiem wszystko dokładnie jak jest. Mały ty tu, a ja stoję na pierwszym miejscu. Yeah.
przyrzekliście się. Strzepnij z siebie. Cały syf. Strzepnij to z siebie. No zrób to. Nie czekajcie. Na co czekacie? No strzepnijcie z siebie. Duchowy pył, który na was osiadł. Masaka taraba, olebe szaka tarabasa. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką śmierć. Koko to robo, to tarabasa to lorobo. Olaba szaka tarabasa to loroba. Eka tarabasa to lorobo, szorke debeze. Olobo to koloro masaka tarabase. Olena neszeke lerabasa to lorobo, to koloro moso. Krystian, zagraj mocno. Powiedz, to ja rządzę.
Wielu z was siedzi w tak zwanej piwnicy. Siedzicie w piwnicy. Wyjdź dzisiaj z tej piwnicy. Postanów, że wychodzisz dzisiaj z tej piwnicy. Sam się z tej piwnicy wyjął. Masz moc i autorytet. Duch Święty mieszka w tobie. Nie potrzebujesz mojej modlitwy. Masz autorytet. Amen. Masz autorytet w imieniu Jezus. Alleluja. Wyjdź z tej piwnicy. Alleluja. Piwnica nie jest miejscem, żeby tam przerywać. Hey!
Nie, 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 nie
Nie będziesz się w tym trenował, to nie będziesz wiedział. Nie bój się,
kilka razy pomylisz. Nie bój się, jak ci powiedzą, pomyliłeś się. W ogóle jedną uchę wpuść, a drugim wypuść. Masz Ducha Świętego. Amen. Powiedz, będę Cię nie słuchał, Duchu Święty. Będę słuchał słów, które mówisz do mnie. Będę je spisywał na kartce. Będę o tym rozważał i będę je wprowadzał do mojego życia. Po prostu musisz przejść pewną drogę. Wielu ludzi jest w takim miejscu, że myśli, że dziś na tym uwielbieniu wydarzy się wszystko. To jest nieprawda. Musisz zacząć wprowadzać te słowa, które Duch Święty mówi do Ciebie. Zobacz, ile już nie posłuchałeś. Zobacz, ile razy już nie posłuchałeś. Ile rzeczy zaniedbałeś. Poszedłeś i skonfrontowałeś się z człowiekiem. Co o tym myślisz? A co ono w ogóle obchodzi? Wprowadzaj do swojego życia to, co Duch Święty mówi do Ciebie. On otworzył przed Tobą drzwi. On otworzył drzwi wszystkich więzień. Twoja droga jest otwarta i Ty znasz swoją drogę. Nie patrz na drogę innego człowieka, bo to nie Twoja droga. Zasady są takie same, ale Duch Święty każdemu z nas mówi inne rzeczy, ponieważ my wszyscy mamy różne rzeczy do wykonania. Powiedz, Duchu Święty, przepraszam Cię, że podważam Twój głos we mnie. Przepraszam Cię, że uznaję, że to jest słabe. Przepraszam Cię za to. Od dzisiejszego dnia będę się wsłuchiwał, co mówisz do mnie. Amen. Będę się wsłuchiwał w Twój szef. Będę słuchał i wprowadzał do mojego życia. Każde słowo będę je pielęgnował. Będę je czcił. To jest mój skarb. To jest moja perła. Ja tego nie stracę. Alleluja. Niestraszny mi jest człowiek. Czemu się boisz człowieka? Dlaczego się boisz człowieka? Nie bój się człowieka. Bój się Boga. Bój się nie słuchać wewnętrznego człowieka. Bój się nie słuchać Ducha Świętego. A człowieka się nie bój. No ale... Przeżywają tam demoniczne rzeczy, a nie Boże rzeczy. Ci, którzy szukają proroczych uniesień, znajdują tam to, czego szukają, bzdurę, a dalej nie czują się wartościowi. Nie czują, że są zjednoczeni z Bogiem. Siedziałam tam i mogłabym tam gryźć kiełbasę. W ogóle nie uważałam, że Smith Wigglesworth może mi coś dać, ponieważ droga Smitha Wigglesworta to nie jest moja droga. Namaszczenie Smitha Wigglesworta to nie moje namaszczenie. To ja nie mam jego smitu. Ja mam swoje agaty kierowskie. I ty masz swoją smutkę. Teraz mojej smutki. Powiedz Jezu, dziękuję Tobie, że zachowałeś mnie po imieniu. Że zachowałeś mnie po imieniu. Że zachowałeś mnie po imieniu. A on cię zachował po imieniu. Cokolwiek, cokolwiek ci będzie innego mówił. To powiedz to na Antychryście. To na Antychryście. Bóg zachował cię po imieniu.
głowach. Żyjemy w takim kraju, a nie w innym. I musimy też wiedzieć, że duchy narodowościowe wpływają na Kościół. Tak. Kiedy przyleciałam i wysiadłam z samolotu, natychmiast odczułam straszną czapę. Nawet Sara, która jest mniej duchowym dzieckiem, powiedziała mi: mamo, co mi jest? A jak się czujesz? Źle mi jest. Taka jest Polska. Taka jest Polska. Ludzie wszystko wiedzących i nic nie robiących. Ludzie, którzy mają ogólne wykształcenie, a nic szczególnego. Rozumiecie? Jesteśmy takim krajem, który chce wszystkim odegrać rolę superbohatera. I to wszystko odczołowuje na Kościół. Ludzie gromadzą wiedzę w głowie, ale to ci nie pomoże. W głowie ci nie pomoże. Musisz to, co masz w głowie, przekuć na swoje kroki. Musisz to przekuć na swoje kroki. Kiedy byliśmy jeszcze na Dzierżoniowskiej, była tam pewna kobieta, która powiedziała do mnie: widzę cię wśród Romów. Ja się nie widzę wśród Romów. Ale będąc teraz w Anglii, miałam spotkanie z grupą romskich liderów i mogła mi powiedzieć świadectwo i powiedzieć kilka kluczowych rzeczy na temat prowadzenia kościoła. Kiedy nasze serca są otwarte, kiedy rozpoznajesz swoje powołanie, kiedy chodzisz w swoich butach, kiedy wiesz, że ty i Jezus jedno jesteście, to tylko po prostu wystarczy iść. Wystarczy iść. Rozumiecie? Trzeba przestać się tyle modlić, a trzeba zacząć działać. Amen. Działać. Uwolnić wiarę w tego Boga, który jest w tobie. Rozumiecie? Uwolnić wiarę w tego Boga, który jest w tobie. Nie bój się. Dlaczego na przykład, kiedy jesteś osobą prorocą, nie weźmiesz kolumny, nie pójdziesz na ulicę i nie powiesz: jestem prorokiem Boga żywego? Łatwo jest powiedzieć komuś do ucha, nie? Bo cię nikt nie osądzi, ale kiedy wyjdziesz na ulicę, to będzie konfrontacja. Rzucam wam takie wyzwanie. Nie jesteśmy w miejscu teorii. Jesteśmy w miejscu praktyki. Mamy praktykować swoją wiarę. Masz praktykować swoją wiarę. Powiedz: będę praktykował moją wiarę. Będę praktykował moją wiarę. I to musi być twoje osobiste, ponieważ nikt nie wykopie cię do działania. Ty musisz chcieć tam działać. A Boga, którego masz w sobie, to jest ten, który daje chcenie i wykonanie. Chcecie działać? Czy chcecie działać? Aleluja! Kręcić wokół własnej osi, wokół tej samej dumy, prorokować to w ciebie i dum do tego jest. Tego chcecie, chcecie przełomu. Chcecie przełomu? Chcecie przełomu? Jak naprawdę chcecie przełomu, to będziemy go oglądać. A jeśli to jest kij, to będziemy oglądać kij wokół.
Yeah.
tutaj zapytał, jak tam się odblokował z tego Ducha Świętego. A on normalnie. Ja właśnie tę piosenkę śpiewałam przez 4 dni z taką 9-miesięczną dziewczynką. Miała Lilką, siostrzenicy mojej Cylką. Ale czemu on tego chce śpiewać kościół? Duch Święty mieszka we mnie. Wiem, jak zrobić obrót. Nie bądź zakorkowany. Cokolwiek przyjąłeś, nie konkuruj, a zamykuję to. Zamykuję do piwnicy. Ci biorę słowo do zamownika, zakrętka, gorąca woda, fek, piwnica. Następne słowo, słoik, zakrętka, piwnica. I co z tego jest? Ja ostatnio zajrzałam do takich starych ogórków. Biorę ogóra w rękę, a tam... Kropa. Rozumiecie? Ruch jest naszym zwycięstwem. To, co wiesz, wprowadź w ruch. Zacznij działać na podstawie tego, co wiesz. A tak naprawdę będziesz działał na podstawie tego, w co realnie wierzysz. Amen? Amen. Lecimy dalej. Czcimy Cię, Święty Duchu. Ty, który dałeś wolność bez ograniczeń. Nie zabawę. Realne życie z Bogiem. Muszę katalera masakrysa. Ura na masakry, ale na szakrysa. Bóg Cię zbawił. Zbawił Cię. To znaczy, że nie masz nic do stracenia, bo jesteś zbawiony. Nic do stracenia nie masz. Nic. Bo jesteś zbawiony. Rozumiesz? Zbawiony. Od wszystkiego. Zbawił Cię. Zaryzykuj. Aleluja. Aleluja. Czcimy Cię. Nowy dzień zaczyna nas i obie wprowadza w czyn słowa Twe. Wysławiam Ciebie, Jahwe, stanowne dzieła Twoje. Twoje słowo nam poddanie jest raz. Nowy dzień zaczyna nas i
Yeah.
Nie ulegaj nerwom i nie ulegaj strachowi. Pokój Boży jest w Tobie. Naucz się też odpoczywać. Jeśli czujesz, że jesteś przebodźcowany, jeśli masz przebodźcowany umysł, to zacznij też odpoczywać. Miej stosunek do odpoczynku taki sam, jak do głoszenia Ewangelii i szerzenia Królestwa Bożego. Umiej się wytrzymać, wyciszyć i spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. W życiu z Bogiem cię nic nie ucieknie. Thank you.
byłeś jak szum potężnych dróg. Twa obecność ginęła w nas. Wniosłeś siebie, twe życie i prawdy moc. Nadepiłe się chwałą swą. Święty, 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 święty.
Oh!
widzę, stwierdzam, że słyszę, nie zauważam tego.
Yeah.
wrażenie, że na jego rękę, na jego nadgarstek jest zakładana jakaś bransoletka. Jakaś... Czy ktoś tak odczuł dziś? Potrzebuję wiedzieć. Nieważne co, coś odczułeś na nadgarstku. Podejdź do mnie. Siadajcie, proszę.